Katowice mają swoje beboki, figurki promujące miasto. Sosnowiec od dziś będzie mógł chwalić się misiowymi domkami. I choć z kartonu, to nie byle jakimi, bo zachęcającymi do pomocy. Staną one w kilku najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców miejscach, a akcja ma zwrócić uwagę na potrzeby podopiecznych z Domu Aniołów Stróżów. Fatima Orlińska. Choć jest z kartonu, to ma przyciągać uwagę, a bajkowe postacie być może sprawią, że cała historia zakończy się szczęśliwie. Misiowy domek i miś Julek, który w nim mieszka, mają pomóc w tym, by Sosnowiecki Dom Fundacji, który opiekuje się 30 dzieci, odzyskał swój blask. No on jest po prostu zniszczony w wielu miejscach. Mamy dziury w ścianach, dziury w drzwiach, za małą kuchnię. Chcielibyśmy wspólnie gotować, żeby codziennie ciepłe, pełnowartościowe posiłki jeść. No i marzy nam się taka łazienka z prawdziwego zdarzenia. W naszym domu w Katowicach w każdej świetlicy dzieciaki mają miejsce, gdzie mogą codziennie się okąpać, gdzie mogą wyprać odzież, a tu wielu już nam tego brakuje. No i liczę na to bardzo, że uda nam się taką waszą wrażliwość obudzić i po raz kolejny poprosić wszystkich o wsparcie, dołożenie tej swojej cegiełki. Pierwszy z misiowych domków stanął dziś w Sosnowieckim Teatrze Zagłębia, kolejny przy Stadionie Ludowym. Miejsca nie są przypadkowe, bo zdaniem organizatorów akcji powinno propagować się w nich potrzebę pomagania. Teatr jak zwykle pomaga, jest partnerem, a za chwilę mamy nadzieję, że i u nas, uwaga, remont i wspólne kaski razem z panią prezes założymy. My na pewno będziemy wspierać promocyjnie, będziemy partnerować, będziemy informować i będziemy zachęcać również ze sceny Teatru Zagłębia przy spektaklach, żeby właśnie zwrócić uwagę na tą akcję i zachęcić naszych widzów do pomocy. Symbolem akcji stał się kartonowy domek i budowniczy pluszowy miś Julek. Julek, ponieważ sosnowiecka siedziba Stowarzyszenia Domu Aniołów Stróżów mieści się w dzielnicy Juliusz. Szacowany koszt remontu domu to 200 tysięcy złotych, a wspierać jego realizację można poprzez wpłaty na konto stowarzyszenia. W świetlicach i klubach terapeutycznych oraz na ulicach pedagodzy, psychologowie i wolontariusze roczni obejmują stałą, kompleksową opieką i pomocą około 600 dzieci w wieku od 3 do 19 lat.